siostrę. Dlaczego Wiktor tak wygląda? Słuchaj, kupimy pełno ciuchów. Cześć, chłopaki. Dzisiaj trochę jej nie wychodzi gra w piłkę. Jak ona wygląda. Z czego on się tak śmieje? Co jest takie śmieszne, Wiktor? Ty, aleś ciebie brzydki chłopak. No wiesz, aleś ciebie dżentelmen. Co za komplement. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, ostatnio miałam challenge, że byłam przez cały dzień chłopakiem. Wiktor ciągle się z tego śmieje. Ale chwila, może teraz on będzie dziewczyną. Co wy na to? Zostawcie dużo łapek w górę, żeby udało mi się namówić go na ten challenge. Tak co najmniej 30 tysięcy. Cześć, Wiktor. Co tak dziwnie patrzysz? A nic, zastanawiam się, jak byś wyglądał, gdybyś był dziewczyną. Co? Nigdy w życiu. No właśnie wiem, ty byś nie umiał być dziewczyną. Chciałam ci dać challenge, żebyś przez cały dzień był dziewczyną, ale wiem, że nie dasz rady. Nieprawda. Nie dasz rady. Założymy się? Jasne, ale o coś mega ważnego. O co? A twoje zestawy Hot Wheelsów. Tylko nie moje Hot Wheelsy. Wymiękasz? Nigdy. No to rozpoczynamy nasz challenge. To będzie proste, ale dajcie łapki w górę. Super, chodź ze mną. Na początek musisz wyglądać jak dziewczyna. Ej, co ty robisz? Mam. To jest to. Czegoś ci tu jeszcze brakuje. No, teraz jest idealnie. Ale mam śliczną siostrzyczkę, co? Co to ma być? No, a ja nie chcę być wściukięciem. Sorki, taki challenge, musisz być dziewczyną. Ale przecież ty masz spodnie. Faktycznie, ale włosy zostają. Uff. Ta-dam! No dobra, i co teraz? No wiesz, jest weekend, a w weekend zawsze, kiedy mama nie patrzy, robię sobie różne make-upy. Co? Nie! Oj, tak! Wiktor, tyle razy mówiłem, żebyś nie używał szamponu mamy. Dzieciaki. Dzieciaczki, chodź już na ogródek, jest piękna pogoda, a jutro ma padać deszcz. Dobrze, Małuś. Okej, zaczynamy. Tylko się nie ruszaj. Ale będziesz śliczna. Wiki. Jak? Spróbujmy czegoś odważniejszego. I gotowe. Zobacz, jak wyglądasz. Co to za krzyk? Nie mogę w spokoju poleżeć na leżaczku? Sama mnie pomalowała. Sara, dlaczego to zrobiłaś? No co, Wiktor jest dziewczyną. Nie wygląda jak dziewczyna, tylko jak obraz Picassa. A po co? Dlaczego Wiktor tak wygląda? No bo wiesz, Wiktor ma challenge, jest dziewczyną. Możecie się bawić w challenge, ale nie musisz go od razu malować. Zmyjcie to natychmiast. O, będziesz kosić? Tak. W samą porę, już wszystko zarosło. Tylko nie zapomnij skosić pod trampoliną, bo ostatnio zapomniałaś. Ten to ma tupet. Wiesz, co dziewczyny jeszcze lubią robić? Co? Chodzić na zakupy. Idziemy na zakupy? Ty już troju? Masz challenge. Idziesz czy nie? No dobra. Yes. Wiktor, to jak dzisiaj mam się do ciebie zwracać? To chyba oczywiste, Wiktoria. Okej. Słuchaj, kupimy pełno ciuchów. Zakupy są nudne. No co, ty dziewczyny uwielbiają zakupy. Och, słuchajcie, muszę na godzinę skoczyć do biura. Zróbcie zakupy z tatusiem i za godzinę się spotkamy, dobrze? Jasne, poradzimy sobie. No i znowu zostałem niańką. Nie spodziewałam się, że Wiktor wyjdzie na miasto w takich włosach. Szacun.
Nie chcę mieć takie zakupy. Nie no co, te Happy Wheelsy są dla chłopaków. A ty dziś jesteś dziewczyną. No proszę, ja tak lubię Hot Wheelsy. Przykro mi, nie dziś. Wiktoria, chodź na chwilkę. Co? Którą wolisz? Żadną. Czekaj, czekaj. Nie mam wyjścia. Tata, nie kupujmy sukienki, tylko Hot Wheelsy. Sorry, masz challenge. Wiktor przetrwał godzinne zakupy ciuchowe. Chodzi po mieście w długich włosach. A pamiętacie, co wymyślał, żebym ja przegrała challenge? Więc ja też coś wykombinowałam. Zaraz wam pokażę. Tata, jest sprawa. Musisz mi w czymś pomóc. Jestem. O, widzę, że zakupy zrobione. Aha. Dobra, pobiegaj sobie z Wiktorkiem, a ja tu na was zaczekam. Nie z Wiktorkiem, tylko z Wiktorią. Uwielbiam tych challenge, zawsze coś na tym zyskuję. Tata, i co, kupiłeś? Oj, mam tego naprawdę dużo. Chodźcie, pokażę wam w domu. Co tata ma? Co oni znowu kombinują? Widzę, że zakupy się udały. Pokażcie, co tam macie? Dla mnie bluzeczka, a dla Wiktorii sukieneczka. Mam nadzieję, że macie paragon. Wikuś, nie martw się, oddamy tą sukienkę. Mężuś, a ty co masz w tych siatach? Mam tu coś, o czym marzą wszyscy mali chłopcy. I ci więksi też. Nie chcę mieć w domu samych dziewczyn. Zwariowałbym z nimi. Jest! I w tym właśnie momencie Wiktoria przegra swój challenge. Co masz, Tana? Mam tu komisariat policji Hot Wheels. Taki oto warsztat. To chyba jakiś King Kong jest. Cały zestaw ulic. I nowiutkie autka. Więcej tego nie było? Tatuś, właśnie o to chodziło. No co, Wiktorek, olejesz już ten challenge i będziesz z powrotem chłopcem, nie? No nie. Co? Jak to? No właśnie, kto powiedział, że tylko chłopcy mogą się bawić autkami? Dziewczyny też mogą się bawić autkami, ale... Odwielamy! Nasz plan nie wypalił, musimy wymyślić coś lepszego. Zdecydowanie tak. Mamy tutaj fajne zestawy Hot Wheels. Odzielamy. Jestem silną dystynką. Te zestawy pasują oczywiście do innych zestawów Hot Wheels i można zbudować wielkie miasto. Dzisiaj coś robimy. Gotowa do akcji? Aha. Jedyne zakupy. Wiktoria, co ty robisz? Jeździsz jak baba. Trochę inaczej wyobrażałam sobie dzień z moją młodszą siostrą. Jest fajnie. Dobra, Wiktoria, idziemy tańczyć. Tańczyć? Aha, musimy się odpowiednio ubrać. Chodź. Ćwiczymy. O hej, tatuś, przyłączysz się do nas? Nie, ja tylko pohandlę. Zawsze marzyłam, żeby mieć siostrę. Muszę coś wymyślić, żeby Wiktor znowu stał się prawdziwym mężczyzną. Tak jak jego tatuś. No dobra, może dziewczyny mogą się bawić otkami, ale smokami to już chyba nie, co? Mam, to będzie to. Tak, teraz Wiktor na pewno oleje ten challenge. Dzieciaczki, chodźcie do salonu.
Zaraz, tylko się przebierzemy. Co, tatuś? I co, Wiktor, co powiesz na coś takiego? Czy to jest mój Hot Wheels? Dokładnie tak. Marzyłam o tym. A raczej marzyłeś. Sprawa wygląda tak. Dostajesz ten zestaw, jak z powrotem zamieść się w chłopaka. Co ty na to? Mam przegrać challenge. No, dla takiego zestawu może warto. Ale wtedy zabierzesz mi leki na Hot Wheels. No tak, założyłam się z nim o jego poprzednie zestawy. A jak ja przegram, to szala wszystko mi zabierze. No teraz to rozumiem, dlaczego ci tak zależy na tym challenge'u. Jesteś naprawdę dzielny. Tylko prawdziwy mężczyzna wytrzymałby cały dzień w ciele kobiety. No dobra, trzymajcie dziewczyny. Zestaw jest wasz. To jest mega duży zestaw. I wydaje dźwięki. Ale straszne. Co robi ten guzik? Strzelaj mu auto do paszki. Teraz ja spróbuję. Ło, ale poleciało. Ten zestaw jest super. Moje autka idą do garażu. Ja jestem poleciony. O, Piotrek dzwoni. Cześć, Piotrek. Cześć, Wiktor. Przyjdziesz z nami zagrać w piłkę? Na boisko? No nie wiem. Chodź, będzie śmiesznie. No dobra, zaraz przyjdę. Super, to czekamy na boisku. Cześć, chłopaki. Jestem gotowa, gramy. Wiktor dzisiaj ma challenge. Przez cały dzień jest dziewczyną. Okej, no to Wiktoria, gramy. Chyba jej dzisiaj trochę nie wychodzi granie w piłkę. Masz rację. Pora złożyć wielkie miasto Hot Wheels. Wiktoria, szacun, nawet przy chłopakach byłaś dziewczyną. Challenge to challenge. O, cześć, dzieciaki. Nie mogę się powstrzymać. Ale wielkie miasto! No, to jest Hot Wheels City. Śmieszny dzień i Wiktor naprawdę to zrobił. Wytrzymał i cały dzień był dziewczyną. Bo miałam challenge, teraz uciekaj, ja tutaj śpię. Bo to jest pokój dla dziewczyn. No dobra, niech ci będzie. Mixed emotion. Na noc. No i znowu śpię w Wiktorka pokoju. Ale przyznajcie, że naprawdę był dzielny. Jak wam się podobało, to dajcie łapki w górę. No i do zobaczenia. Pa, 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 pa. Tak, Wiktoria ma rację. Zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa! Szóstka z lekcji baletu. Dzisiaj trochę jej nie wychodzi gra w piłkę. Masz rację!